Zatytułowałem dzisiejszy odcinek moich wypowiedzi Działka czy tylko na starość? Dlaczego czy tylko na starość? Bo to jest hobby, które właśnie nie jest tylko na starość. Powinno być przez całe życie. A się mówi tylko, że starsi ludzie mają czas, są na działce. Otóż obalam te stereotypy i te mity. Od najmłodszych lat ja chciałem mieć działkę. Oczywiście babcia, która mieszkała w Paczkowie, pamiętam, miałem tam naście lat, to od chyba 7 do 13 zawsze tam byłem na wakacje. Ogródeczek był przy domu, zawsze się tam chodziło, podglądałem, pomagałem, to trochę kopałem, jakieś jabłka zrywałem. Coś się tam robiło. Później jako nastoletni chłopak, już z moją mamą, mieliśmy tam działkę przez 2 lata na Popowicach, tam za dwoma mostami we Wrocławiu. No tak, tam były właśnie działki. To 2 sezony mieliśmy już, tak pamiętam, jak przez mgłę, później nie mieliśmy. No i aż do tej pory zawsze chciałem mieć działkę. No, w głowie mi tam kołatało. Przeprowadziłem się tutaj do tej miejscowości, no i też mnie chciałem mieć działkę. I takie chęci nasze, no, są zawsze, a ja bym zrobił to, ja bym zrobił tamto, ale od chęci do czynów jest daleko. I teraz, gdyby nie przypadek, mama mojego szefa jest taką działkowiczką zapaloną, wzięła sobie działkę i dowiedziała się, że ja też w rozmowie, że ja też chcę mieć działkę. No i ona mnie tak zmotywowała, a to było 3 lata temu, że no wziąłem tą działkę, już nie wypadało mi po prostu odmówić i no z gęby robić cholewę. Wziąłem działkę 3 lata temu, obejrzałem u nas. Działek jest oczywiście teraz pełno, nie jest to trendy czy hobby takie, tylko dla starszych ludzi. Wziąłem działkę, ogrodziłem, no i coś tam zaczęło się dziać. Było to chyba na wiosnę, pamiętam. Zacząłem ją kopać. No tyle to wiem, że trzeba kupić szpadel i kopać działkę tam. No i tak się zaczęła moja przygoda pomału z działką. No jak tą działkę się obrabia, nie będę tutaj mówił, bo to każdy sobie zobaczy w internecie, czy podglądnie od sąsiadów działkowych. No i czy to jest opłacalne? No, ekonomicznie nie jest działka teraz już opłacalna, no bo wiadomo, 60 groszy chyba kilogram cebuli, ziemniaki też po 60 groszy, sałata czy rzodkiewka też tanie są na wiosnę, no nie chce się pracować. No ekonomicznie no to nie jest opłacalne, no ale są inne, korzyści inne są, po prostu, niewymierne. Tego to się nie policzy, no. Może można spróbować dokładnie się w to zagłębić, no ale ja po prostu nie jestem w stanie. Zawsze patrzyłem, lato było. Patrzyłem, pojechałoby się, gdzieś by się poszło. Tak z zazdrością patrzyłem na wszystkich. Tu jest pogoda, no wiadomo, no nie ma gdzie, działalność, zawsze człowiek domyka, ten budżet nie ma gdzie. A teraz pogoda. Jadę na działkę, robię grilla, zapraszam gości, oni są zadowoleni, ja jestem zadowolony. Mamy po prostu grilla z żoną, kiedy chcemy i ile chcemy. Dalej, zdrowie. No teraz już mam 54 lata, tam serce troszeczkę, jestem już troszkę za bardzo otyły. No i co? No działeczka. Wyrwać chwasta, skopać działkę. Podciąć jakieś drzewo, przyciąć krzaczek, to zasadzić, ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Czyli te wszystkie rzeczy jak diety, fitnessy, chodzenie z kijkami, ja mam załatwione na działkę, na działce. Dalej, znajomych, no dzień dobry, co tam słychać na działce ze znajomymi działkowcami, jak to się sadzi, bo zawsze można się spytać, jak coś się sadzi, jak coś nie wiesz, a oni są chętni, opowiedzą ci wszystko. Dodatkowo, w pierwszym roku tam zainwestujesz, wiadomo, na roślinki jakieś coś kupisz, ale w następnych latach to się rozrasta, to trzeba karczować, bo rozrośnie się tak, że no pół działki będziesz miała danego krzewu, czy kwiatu, czy czegoś innego. No co robisz? Wykopujesz i
i rozdajesz ludziom, działkowcom. Oni tobie rozdają i tak kwitnie sąsiedzka pomoc. Chodzisz jeden do drugiego, ogląda zbiory, wymieniacie się. No i najważniejsze, no to są zbiory, zbiory. Zależy, co masz na działce. Teraz wiadomo, cebuli się nie hoduje, tam ziemniaków też nie, ale co? No. Maliny, mam pełno malin. No to soków mam zatrzęsienie, dżemów też. Już nikt nie chce tych moich malin, owoców jeść. Śliwkę mam, no to mam dżemy, powidła śliwkowe. Dalej, truskawki, świeże truskaweczki, soki z truskawek, dżemy, jabłka. Robię takie pulpy, do ciast, do jabłeczników. No później mam cukinię, obrodziło z 10 krzaczków, cukinik nie chce jeść. Kabaczki zasadziłem, to podobne do cukinii, to samo. Później pomidory, ogórki. No ogórki to przetworów mam pełno. Bób, koper, sałata, rzodkiewka, szczypiorek, nad pekińską w tym roku miałem. Ach, przymierzam się do tego, do następnych sadzenia, następnych roślin i warzyw. No i dodatkowo jeszcze kwiatki, no to róże, jakieś tam hortensje, aksamitki, więcej nie pamiętam, bo to lilio, bo to moja żona się tą dziedziną trudni, czyli kwiatami. Aha, ja jeszcze chcę teraz hodować szparagi. No, sami wiecie, samo zdrowie, szparagi. Czyli jeszcze rozdaję znajomym te moje zbiory, bo już nikt nie chce, nikt nie może tego przejeść, no i zdobywam ich uznanie, no. Dlatego tyle korzyści, które wymieniłem, no to tylko działeczkę brać, nie są to drogie kwoty. No i jeszcze nie mam altanki, no to taką wybrałem działkę. No można wybudować altankę, tam przesiadywać. Jeżeli się ma dzieci, to piaskownicę można zrobić. No same korzyści są z działki, dlatego bardzo polecam.